Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Dawnej kolegiacie świętego Michała, najstarszej polskiej szkole. Dziś to dumna Małachowianka. Szkoła, która wychowała wyjątkowych absolwentów. To właśnie w tej szkole kształcili się Tony Halik, Jan Zumbach, dowódca dywizjonu 303, który walczył nad Anglią. Także Tadeusz Mazowiecki. To właśnie tu łączymy tradycję z nowoczesnością. Takie także jest nasze podejście do płockiej oświaty. Z jednej strony szanujemy to, co jest przeszłością, to, co stanowi naszą tradycję. Z drugiej strony patrzymy w przyszłość, chcąc, ażeby ta oświata przygotowywała wyjątkowych młodych ludzi do wejścia w dorosłość, w dorosłe życie. W ciągu 10 lat, od 2002 roku do 2013 roku, liczba uczniów w Płocku zmalała o 1/3. Natomiast nakłady na oświatę rosły. Niestety nie przekładało się to na wyniki nauczania, na jakość nauczania, na wyniki egzaminów. Wpadliśmy na dosyć prosty, ale z drugiej strony świetny pomysł. Pomysł, który przekonał nawet tych, którzy na początku podchodzili z rezerwą i obawą do proponowanych zmian. Co to było? Pan prezydent zdecydował się na powołanie Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Uczestnicy Okrągłego Stołu to pracownicy Urzędu Miasta, to dyrektorzy, to nauczyciele, pracownicy Kuratorium Oświaty, zainteresowane stowarzyszenia, no i zwykli ludzie też mogli być członkami. Po wielu rozmowach ustaliliśmy, że jedną z metod usprawnienia płockiej oświaty może być standaryzacja zatrudnienia zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Musieliśmy wesprzeć się narzędziami informatycznymi. Przygotowaliśmy kalkulator budżetu, który umożliwia każdemu dyrektorowi przygotowanie organizacji pracy swojej szkoły. Środki, które będzie mógł w ten sposób wygospodarować, zostają w jego szkole. W momencie, kiedy wykorzystujemy kalkulator budżetowy, można lepiej planować zarówno budżet osobowy, jak i budżet rzeczowy. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Tak wyglądają lekcje języka polskiego w tym amfiteatrze. We wszystkich klasach są stanowiska komputerowe dla nauczycieli, które pozwoliły na przesiadkę ze starego stylu prowadzenia dokumentacji w szkole na dziennik elektroniczny. W naszym gimnazjum od 2 lat funkcjonuje e-dziennik. Rodzice mają dostęp do e-dziennika z każdego miejsca. Mają możliwość na bieżąco śledzić oceny swoich dzieci, ale również wpisywane uwagi przez nauczycieli. Oczywiście uwagi nie tylko negatywne, ale również i uwagi w sensie pozytywnym. Używamy tablicy Mendelejewa podczas zajęć lekcji chemii. Jest to wiele lepsze niż siedzenie w dusznych klasach. Mamy w naszej szkole pół etatu doradztwa zawodowego. Myślę, że to jest rzecz, która wyróżnia nas nie tylko tu w Płocku, ale pewnie w gimnazjach w kraju. Spotykamy się już od początku roku szkolnego. Chciałabym wiedzieć, jak spotkania ze mną wpłynęły na wasze życie. Doradzi nam pani zawsze, jaki zawód do nas pasuje i co by nas interesowało. Myślałam, że kiedyś będę grała w piłkę ręczną, ale teraz jak poszliśmy na dni otwarte do szkoły, kucharz tam pokazywał różne takie sztuczki, jakie można upiec czy ugotować. Dowiedziałam się, że można iść na gastronomię. Praktycznie codziennie mamy z panią kontakt, jeśli tylko tego potrzebują. Czuję się spełniona jako nauczyciel, doradca zawodowy i cieszę się, że mogę być częścią ich życia. Zobaczymy, co słychać w naszej nowej sali gimnastycznej. A jak wam się podoba nasza sala? Bardzo fajna. Nowoczesna. Fajnie, że tak dużo koszy jest na tej sali. Nowe szatnie są fajne. Fajne też jest to, że można to odgrodzić, że dziewczynki z chłopakami oddzielnie. A na starej sali takie kreski tutaj na podłodze były powyrywane z stare deski. Lubicie tutaj spędzać czas? Tak. Czy to był krok w dobrym kierunku, remont tej sali? Tak. SP11! Starajcie się wykorzystać jak najwięcej narzędzi dostępnych w przyborniku. W
tej chwili tworzę kosmos, a dzięki rysowaniu i właśnie tworzeniu takich rzeczy można wzbogacać swoją wyobraźnię. Chciałbym być sławnym malarzem, którego obrazy są znane i wielbione przez ludzi. Te zmiany były potrzebne i to były zmiany w dobrym kierunku. Pozwoliły na zwiększenie możliwości moich jako dyrektora, na wykonanie wielu bardzo potrzebnych remontów, potrzebnych inwestycji, zakupów nowoczesnych środków dydaktycznych. Zagospodarowane przeze mnie środki finansowe pozwoliły na zakup m.in. wizualizera. Dobrze, kto jest przedstawiony na tej ilustracji? Widzę, że pracujecie z wizualizerem. Jak ci się z nim pracuje? Bardzo dobrze. Jestem zadowolona, dlatego że są zadowolone moje dzieci, a to dla mnie najważniejsze. Dzięki wizualizerowi możemy podnieść poziom kształcenia. Dzieciaki mają możliwość samooceny, samokontroli. Nie uczymy definicji, tylko tworzymy wiedzę i cieszymy się tym, że możemy pochwalić się swoją pracą. Podoba się dzieciaki? Ja! Panie dyrektorze, to jest chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie. Kwestie oświaty są dla mnie szczególnie ważne. Z jednej strony dlatego, ponieważ sam jestem nauczycielem. Z drugiej strony jestem także rodzicem. Mam 4 dzieci, każde uczy się na innym poziomie. Ważne jest, byśmy wspólnie razem patrzyli, rozwiązując problemy naszej oświaty, na przyszłość naszych dzieci. To one są bowiem przyszłością naszego kraju.